A teraz pokazuję Wam, w jaki sposób zmierzyć napięcie w gniazdku. Widzicie, że robię to zwykłym miernikiem za 20 zł. Tutaj mam zakres ustawiony do 300 V zmiennego prądu, pamiętajcie, bo w gniazdku płynie, w gniazdku elektrycznym macie prąd zmienny. I tutaj widzicie, przewody testowe są włożone do gniazdka, które idą tutaj z tego miernika. No i pokazuje mi, że teraz mam 242, 243 V, więc w tym gniazdku elektrycznym. Więc w ten sposób mierzycie napięcie w gniazdku elektrycznym. Wystarczy, że włożycie te przewody testowe do gniazdka.